Kala everyone, witajcie kochani. Dzisiaj zabieram Was na indyjskie zakupy. Przygotowujemy się do wesela. Więc to są dwa. Jedno byliśmy z teściową, jakby jednym z najbliższych miasteczek. Może nie najbliższym, ale w najbliższej okolicy, gdzie mieszkają teściowie. A drugie pojechaliśmy do większego miasta z najstarszą szwagierką i ona nas tam oprowadzała po swoich ulubionych sklepach. Jak zawsze trochę mi się udało nagrać, trochę nie. Mam nadzieję, że pokażę Wam trochę tą atmosferę tych indyjskich sklepów, takich na miarę. Kupujesz tam na materiały, a potem oddajesz do krawcowej, która Ci szyje Twój strój. Idziemy na indyjskie wesele, które trwa tydzień. Jest tam 5 dużych imprez, więc trochę tych ciuchów potrzeba. Niektóre już mam, w sensie dostałam tam w prezencie, czy już były użyte wcześniej, a teraz szukamy w sumie na takie główne dni, które muszą być nowiutkie, więc zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie kliknijcie czerwony przycisk poniżej, dajcie łapkę w górę i skomentujcie, czy któraś z sukni Wam się podobała, czy takie stroje byście nosili, czy te kolory Wam się podobają, więc zapraszam do obejrzenia. Not destroyed, and I am. No, bus. Come. Don't worry. You want this one, Sunny? Oh, and I am shopping. Lie down, sit down. It's the same what the pink does. No, 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 no. Short frock, shirt, and all that. ਇੱਥੇ ਮਸਟਰਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ ਦਿਖਾਇਓ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੂਟ ਹੈਗੇ ਮਨਜੋਤ ਥ੍ਰੀ ਸੂਟ ਬੜਾ ਮਸਟਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤੇ ਸੂਟ ਨੇ ਫਰੋਗ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਲਰ ਥੋੜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮਸਟਰਡ ਵੀ ਸੀ ਦਿਖਾਇਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਵਰਕ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵਾ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਵੀ ਰੈਡ ਬਟ ਬਲੂ ਹਾਂ ਬਲੂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਲੂ ਬਲੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਲੂ ਸੋਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਸੋਨਾ ਕਲਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਲੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰੇਂਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਬਾਜੂ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਇੱਥੇ ਮਸਟਰਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਈਸ ਬਟ ਕਲਰ ਫਨੀ ਕਲਰ But this shona. ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਫਲਾਵਰਸ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਐਮਪਟੀ ਦਿਸ ਐਮਪਟੀ ਲਾਈਕ ਵਨ ਵਨ ਇੱਕ 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 ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਲੋਟ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਅ ਲੋਟ ਯਾ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਲੈਸ ਦੇਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਨਾ ਕਲਰ
ਕਲਰ ਨੇ ਕਲਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਆਈ ਨੋ ਸਿੰਪਲ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿਸ ਵਨ ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ ਹਾਂ ਨਾਈਸ ਆ ਦੁਪੱਟਾ second blue dupatta vadia vadia but first blue dupatta so dupatta vadia ai nahi sona sona main kehna main punjabi bolen acha Nice color. No? No. Oh, no, dupatta nahi hai. Nahi kya kar rahi hai. Maji bhai. This one. File dikhaun laga rahe. Dupatta badi hai. This is the bottom work. Very nice. The bottom? The bottom. You like this one? But mom say three. Is that shoes? Is that not good? No. Rodi ya jeda ne matal kala ka. Dekho. Bye kar do chal gayi. Nahi. No, don't you see good news for me? Car is wrong. We have to be more inside, yeah? Moving hard hand.
No, I think for the green one I will wear the white. Yes, yes. That will be look because it's enough done. ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਦਿਖਾਈਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਫਾਈਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਡਰੈਗਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਉਂਗਾ ਨਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਲਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਖੇ ਲਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że w tej wypożyczalni to ja wypożyczyłam swoją lęgę ślubną, czyli ten czerwony strój, co miałam na własnym ślubie. A tutaj jak byliśmy w gości, to wypożyczyliśmy strój dla Argiego. Można tam wypożyczyć też biżuterię, wszelkie dodatki. Praktycznie wszystko, co jest potrzebne dla panny młodej, dla pana młodego, dla rodziny. Więc warto pójść w takie miejsce, bo takie lęgi wypożyczenie, a kupienie to bardzo duża różnica. Przed byliśmy jeszcze na posiłku ze szwagierką. Było przepyszne jedzenie z makaronem, w środku takie te paje i kanapeczki, bardzo to było pyszne, naprawdę jedno z najlepszych przekąsek takich na szybciutko, co jadłam w Indiach, więc polecam serdecznie. Planuję zrobić, to są te spring rolls i planuję to kiedyś zrobić, jak na razie pół roku minęło i nie zrobiłam, ale nie znasz dnia ani godziny. To są jeszcze inne zdjęcia z tego dnia. Mam nadzieję, że stroje się Wam podobają. Co o nich myślicie? Czy są kolorystycznie, że tak powiem, bogate? Tutaj byliśmy w paru sklepach i różne opcje oglądaliśmy. No nie wszystko udało mi się uchwycić, aczkolwiek starałam się jak mogłam, jak widzieliście, niosłam Enaję na rękach, a i tak, że tak powiem, po drodze nagrywałam. To jest taki bazarek, ulica ze sklepami w takim większym mieście, więc te wystawy są też troszeczkę inne niż pokazywałam Wam wcześniej, więc tu koniecznie chciałam Marwię wypożyczyć to na to wesele. Jego kuzyni często noszą na weselach takie, akurat w tym na te, co poszliśmy, to nie mieli, bo dla nich, my byliśmy jakby ważniejszymi gośćmi i chciałam też, żeby Arwi się troszkę wyróżniał, aczkolwiek moje szwagierki miały trochę bunt, bo nie zostały odpowiednio zaproszone na ten ślub, więc się za bardzo nie starały, ale my zostaliśmy, że tak powiem, bardzo VIP-owsko zaproszeni, dlatego wypadałoby, żebyśmy że tak powiem, troszeczkę się pokazali. Oglądaliśmy też różne stroje dla Enai i to, co wybraliśmy, to już dawno widzieliście, bo było na przykład try-on weselne, więc tam już widzieliście, jakie stroje na każdy dzień miałam. Serdecznie odsyłam Was do tego filmiku, bo naprawdę te stroje są przepiękne i tu jest właśnie materiał, który wybraliśmy do mojej lęgi. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, to koniecznie polubcie, skomentujcie, zasubskrybujcie i podajcie dalej i dajcie mi znać, czy takie filmiki Wam się podobają. Jak wiecie, to są zaległości z filmików z Indii. Teraz troszeczkę Was nimi bombarduję, bo chcę zacząć od nowa, z nowym powerem, z nową tematyką i mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to, że filmiki są teraz dosyć często.